Uczniowie drugiego LO uczą się historii w sposób nieszablonowy. Tłumnie przystąpili do gry szkolnej Żołnierze Wyklęci. Pomimo iż jest to siódma edycja, konkurs wciąż cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem licealistów. Organizuje go klub historyczny Zaza. Finał odbywa się w Dzień Żołnierzy Wyklętych. Ma on na celu uczczenie pamięci Żołnierzy Wyklętych, przypomnienie o ich losie, o tym, co robili, ale w formie takiej atrakcyjnej dla młodzieży, w formie częściowo nauki, częściowo zabawy. Okolicznościowa impreza z jednej strony jest lekcją historii, z drugiej samodzielności i suwerenności. Dla samych organizatorów, dla uczestników jest szkołą też takiego, takiej dorosłości, takiego umiejętności planowania, kierowania różnymi rzeczami. Także ma to wiele bardzo różnych aspektów i wszystkie nas cieszą, bo wszystkie są pozytywne. O czym muszą pamiętać młodzi ludzie, ucząc się o żołnierzach wyklętych? Powinni przede wszystkim wiedzieć, i mam nadzieję, że udaje nam się to propagować, po co oni w ogóle walczyli, że Polska po wojnie znalazła się tak naprawdę pod drugą okupacją, że rządzili nami zdrajcy, którzy służyli Związkowi Sowieckiemu i że żołnierze wyklęci to byli ci, którzy próbowali się temu oprzeć mimo miażdżącej przewagi przeciwnika. To oni mieli rację. Nie wszystkie i nie przez wszystkich działania wykluczonych są oceniane pozytywnie. Młodzi ludzie, podobnie jak ich mentor, zaliczają je do marginalnych. Przewiny nie mogą przysłonić milowego kroku, jaki dokonał się dzięki nim w nie zawsze w zbrojnej walce o wolność obywatela i niezawisłość państwa.